Dzisiaj wysłałem SMS-a tutaj do Was, bo ujęła mnie taka, troszkę dostanę ciszę jeszcze, to odrobinkę. Ujęło mnie to, że Święty Paweł kiedyś powiedział, że zamysły diabła są nam dobrze znane. Kiedy czytam sobie Księgę Hioba, widzę, że, a to najstarsza księga w Biblii, że diabeł, on od początku jest ciągle taki sam. On się w ogóle nie zmienił. Takie same zagrywki, jak miał kiedyś, takie same zagrywki ma teraz. I tak sobie rozmyślałem nad tymi jego zagrywkami. I tak sobie myślałem nad tym, jaki poziom był tamtych ludzi. Wiecie, w tamtym czasie te zagrywki diabła, to one były druzgocące. Te jego teksty, te jego podważania prawdy. Dzisiaj te rzeczy dla nas, którzy znamy Jezusa Chrystusa, dla nas, których Duch Święty zamieszkał, dlatego że uwierzyliśmy w niezasłużoną śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dzisiaj dla nas te zagrywki są niczym. On tutaj mówi, wszystko, co posiada człowiek, odda za życie swoje. Czy wy wiecie, że diabeł dalej tak myśli? On cały czas tak myśli, że człowiek to jest, że człowiek, bez względu na to, czy się narodził z Bożego Ducha, czy nie, to jest taka postać, która wszystko odda. Że dla nas życie ma tak wielką wartość, że jesteśmy w stanie iść na każdy kompromis. A Słowo Boże mówi, że zwyciężamy szatana przez to, że nie umiłowaliśmy życia swojego. A więc wystarczy ustanowić w swoim życiu niechęć do tego, co nazywa się ciszę. Wystarczy uznać siebie za człowieka nieba i wykrzyczeć diabłu prosto w pysk, nie masz do mnie żadnych praw, bo nie umiłowałem życia swojego. Moje życie nie jest dla mnie cenne. Rozumiecie, jaka jest kwintesencja Ewangelii? Wiecie, w czym my stoimy dzisiaj? Śmierć nas nie rusza. W ogóle śmierć nas nie rusza. Jak nas śmierć nie rusza, co nas może ruszyć? Skoro śmierć jest dla nas zyskiem. Skoro śmierć jest zyskiem. Diabeł nie ma żadnego atrybutu, bo w jego prymitywnej mózgownicy istnieje ciągle ten tekst, że oni tak bardzo umiłowali życie swoje, że cokolwiek dotknie ich życia, stanie się punktem, w którym pójdą na kompromis. Ale Słowo Boże mówi tak, Pan wyzwala duszę z bóg swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Pan wyzwala. Od czego Pan wyzwala? Od czego Pan wyzwolił? Od najdrobniejszej, infekcyjnej myśli diabła, która jest uwalniana do naszego życia. On nas wyzwoli. Jesteśmy wyzwoleni. Stoisz tutaj na tym miejscu jako człowiek wolny od wszelkiego wpływu diabła na tej ziemi. Diabeł nie ma na ciebie wpływu. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. On nie posiada wpływu. W kolejnym psalmie, w 35 jest napisane, niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze, a anioł pański niech ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, a anioł pański niech ich ściga. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Niech spadnie na niego niespodziewanie zguba, niech złowi się w sidła, które zastawił. Niech w nie wpadnie i zginie. To są słowa, które proroczo Dawid wypowiadał do diabła. To taki jest los tego przemądrzałego bydlaka, który śmie twierdzić od tysięcy lat, że człowiek jest tak przywiązany do swojego życia, tak, że wystarczy, że się dotknie jego życia i od razu ten człowiek pójdzie na kompromis. Prawda jest inna. Jesteś człowiekiem, który nie umiłował swojego życia.
każdy człowiek, który nie umiłował swojego życia, jest absolutnym zwycięstwem nad szatanem. Szatan nie może ci zrobić nic, jeśli nie miłujesz życia swego, bo on nic nie ma. On przychodzi i mówi, zabiorę ci. Co im możesz zabrać? Jak nic nie ma. Jestem duchem. Moją ojczyzną jest niebo. Spójrz, ja chcę, żebyś coś zobaczył. Jeżeli tak zaczniesz patrzeć na jego działania, kiedy zaczniesz śmiać mu się wprost w pysk, kiedy po raz kolejny przyjdzie i będzie ci mówił, coś ci zabiorę, a wtedy będziesz musiał chodzić u mnie na postronku, krzyknie ją prosto w pysk, ty leżysz i kwiczysz. Anioł pański cię ściga. Jesteś ścigany. A moje życie nie istnieje dla ciebie. Nie umiłowałem go. Kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, uwielbiaj Go za to, że nie miłujesz życia swojego. W ogóle nie bój się tak uwielbiać Boga. To jest broń. Będziesz mógł stanąć przed diabłem i powiedzieć, nie umiłowałem życia i co mi zrobisz teraz? Jak nie posiadasz nic już na mnie. Bo jak nie mamy życia, tak? To co nam może zabrać? Z Chrystusem zostałeś ukrzyżowany. Żyjesz już nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Chrystus, który nigdy nie umrze. Chrystus, który nie chodzi już po tej ziemi jako śmiertelnik. To jesteś właśnie ty. Stań dzisiaj w tym miejscu i w ten sposób wielbi Boga. O czym dziękujemy Tobie, że zwyciężyliśmy szatana. Nie tylko przez moc naszego świadectwa. Nie tylko przez to, że krew Twoja została wylana. Ale również przez to, że nie umiłowaliśmy życia swojego, aby nie raczej obrać niż śmierć. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Za to, że diabeł nie ma do tego się doczepić. Za to, że diabeł nie ma punktu zaczepienia w naszym życiu. Uwielbiamy Cię po wreszcie, wielki Boże. Chwała Ci! Thank you.
Duchowi Świętemu.
Ja od Ciebie biorę pomoc. Ja od Ciebie biorę siłę. Ja od Ciebie biorę pocieszenie. I dalej wycofaję się z tego wyznania w miejscu prawa. Bez względu na wszystko. Bez względu na okoliczności. Składam na Ciebie wszelki ciężar duszy. Przekazaj się między ludźmi, tam gdzie nie ma jeszcze Twojego ludu.
Przyzywa głębinę, głębinę.
Твоей.
uzdrowienia fizycznego, Ojcze Boże. Pomóżcie tam dziewczynie w niebieskiej bluzce, która siedzi. Osoby potrzebujące uzdrowienia. Dajcie jej krzesełko, niech ona sobie tutaj siedzi, niech ona nie stoi. Holy Trinity, uwielbiajcie Boga. Przynieście jej krzesełko, niech ona usiądzie sobie na krzesełku. To co się działo na nim? Albo to bez znaczenia. Już niosą, już niosą. Już niosą. Dobrze, siadaj. Ewangeliście, proszę. Bartek Łodyć do mnie, proszę. To już nie ten przysłuchuje. Holy Trinity, Jesus Christ. Ojcze, my w imieniu Jezusa dziękujemy Ci za nią. Ojcze, my błogosławimy jej ciało. Ojcze, błogosławimy jej psychikę. Błogosławimy jej myśli. Błogosławimy jej emocje. Ośrodek decyzyjny błogosławimy. Błogosławimy każdy fragment jej ciała. Błogosławimy jej mózg, układ pokarmowy, układ odpornościowy. Dziękujemy, że ją zbawiłeś, Jezus. Wzywamy teraz Twojego potężnego imienia, Jezus. Przyjdź, Duchu Święty, teraz. Przyjdź teraz do jej ciała. Przyjdź teraz do jej umysłu. Przyjdź teraz do jej mózgu. Duchu Święty, przyjdź teraz do jej mózgu. Przyjdź teraz do układu odpornościowego. Przyjdź teraz do układu pokarmowego, Duchu Święty. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad tą chorobą, nad tą niemocą. I ja teraz w imieniu Jezusa przekręcam Cię, diable. I zabraniam Ci dotykać człowieka, który należy do Jezusa. W imieniu Jezusa, diable, zabieraj swoje łapy z niej teraz! Przez potężny imię Jezus. Ja przeklinam każdego wirusa. Ja przeklinam każdą niemoc. Ja przeklinam przyczynę wymiotów. W imieniu Jezusa. A teraz mówię do Ciebie, pokój duchu lęku, wyjdź i dotykaj jej. Zabieraj swoje łapy z niej. W imieniu Jezusa. Przyczyna wymiotu. Thank you.
słaby, niech powie, czuję moc. Kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Życie i śmierć jest w mocy języka. Bóg jest z tobą. Nazwij się tak, jak nazywa cię Bóg. Nazwij się tak, jak nazywa cię Bóg. Nazwij się zdrowym. Nazwij się silnym. Nazwij się wolny. Tak się nazwij, jak nazywa cię Bóg. Który ma w Chrystusie Jezusie na podstawie tego, co się stało na krzyżu.
krzyżu Golgoty. Umysł masz przyjmować rzeczy Boże. Umysł masz się odnawiać przez moc krzyża Golgoty. W imieniu Jezusa, Makadyr Lordy, kiedy rybki. Błogosławimy Jego życie. My podnosimy Go z jakiegokolwiek miejsca, które jest niżej niż Ty przewidziałeś dla Niego. W imieniu Jezusa umysł przyjmuje to, co zrobił Jezus. Umysł pracuj. Nie, pracuj teraz. Pracuj prawidłowo. Umysł przyjmuj to, co zrobił Jezus. W pełnym wymiarze. Thank you.
twoją porażkę, diable. Przypominam ci, jak cierpiałeś pod krzyżem Golgoty, kiedy proszę syn umierał za grzechy ludzi. Przypominam ci, jak leżałeś pod jego stopami. Jak leżałeś pod jego stopami, kiedy wstał z martwych i pokonał twoją ostatnią broń w imieniu Jezusa. Teraz odejdź od niego. Odejdź, odejdź i nie wracaj. Nie dotykaj go. Ja podważam każdą warownię w imieniu Jezusa.
bo Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty stał się grzechem, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Jesteś sprawiedliwy, usprawiedliwiony krwią Jezusa, nie z własnych uczynków, nie z uwagi na Twoje zachowania czy działania, ale z uwagi na Jezusa Chrystusa. To się nazywa łaska. Jesteś człowiekiem łaski. Człowiekiem łaski. Człowiekiem łaski. Niezasłużonej przychylności. On jest Ci przychylny. I On zamieszkał w Tobie, od kiedy uznałeś Go za Pana i Zbawiciela. I On jest dzisiaj w Tobie. I jesteś z Nim zjednoczony i zasiadasz w Jego kręgach niebieskich. Po prawicy Boga Ojca. I pod Twoimi stopami jest szeroka nadziemska władza, zwierzchność, moc i panowanie. Ustanowił Cię królem tu na ziemi. Dał Ci ziemię w zarządzanie. Dał Ci życie, abyś poprzez swoje życie mógł objawić Jego. On chce. On pragnie. On Ci to dał. On niczego nie chce w zamian. To dobry Ojciec. To dobry Ojciec. Jego aniołowie są dzisiaj z Tobą. Dbają o Ciebie. Wyrównują drogi Twoje. Jeżeli jest cokolwiek jeszcze w Twoim życiu, czego nie poddałeś Jezusowi, zrób to właśnie dziś. Aktem decyzji. Poddaj Mu każdą myśl, każdą emocję i decyzję. Nie bój się, że coś zostanie zabrane z Twojego życia. Jeżeli coś zostanie zabrane, to na to miejsce przyjdzie coś, co jest miliony bardziej razy cenne. Zostanie zabrane coś małego, a przyjdzie coś wielkiego. Zwiąż teraz wszelką małość w swoim życiu. Zwiąż to, co małe, aby przyszło to, co wielkie. Zwiąż to, co płytkie, aby przyszła głębia. Powiedz: Boże, ja pragnę, ja chcę. Nie będę chodził po tej ziemi o własnych siłach. Nie będę udawał twardziela. Nie będę. Będę korzystał z Twojej łaski i przez to oddam Ci chwałę. Przez to oddam Ci chwałę, że będę korzystał z Twojej łaski. Akura basele remenero, bode sale reba nasa, bo ja nie mam upodobania w sile rumaka. Ne korelao se kede dera bohe reba sa, bo siła człowieka jest dla mnie niczym. Ne kedero loko desi rabe re, bo godina mera lahe koma nasi jeszua ne dama, bo w moim Synu Jezusie objawiłem moją moc i ta moc jest dostępna dla każdego, kto wierzy. Blessing the Jesus Christ, Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Czcimy Ciebie, potężny Boże. Czcimy Ciebie, potężny Boże. Blessing the Jesus Christ. Głównie prajacy, kiedy nie dowiedzą Jezus. Zrzucamy z Ciebie wszelki ciężar spowodowany przez grzech. Porzucamy wszelką troskę, wszelkie zmaganie się, wszelkie chodzenie o naturalnych siłach na tej ziemi. Porzucamy. Ty powiedziałeś, Jezu, żeby nie troskać się o nic. Porzucamy troskę, uznajmy ją za grzech. Ojcze, nasze umysły są w tej chwili puste. Jesteśmy naczyniami. Ty nas wypełniasz, Święty Duchu, Twoją myślą. Teraz Twoja myśl przychodzi. Twoja myśl. Twoja myśl. Ale zagreb, radele, kiedy, kiedy. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja, ale Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyję w imię Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyję w imię Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyję w imię Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyję Chrystus. Żyję już nie ja. Ale żyje
przez Twą potężną moc. Czy to jest dzień Królu jasny, czy to jest ciemna noc? Żyję każdego dnia przez moc Twoją z nieba, Panie mój, niczego mi już nie trzeba. Wywyższamy Ciebie, Jezus, uwielbia Go właśnie za to, że nie masz nic wspólnego z mentalnością tej ziemi. Jesteś człowiekiem nieba. Twoje talenty, Twoje uwarunkowania różne, one dzisiaj są prowadzone przez autorytet nieba. Nie spinaj się na nich, nie opieraj też się na nich. Po prostu puść się, niech zarabiają. Niech one zarabiają, a święte dary będą wzmacniać Twoje talenty i uwarunkowania. Jesteś nieskończony jak On. Jesteś duchem, aż w duszę i mieszkasz w ciele. Nie jesteś już człowiekiem. Jesteś Chrystusowcem, chrześcijaninem. To wielka różnica. Yeah.
działać. Miejsce Jezusa to miejsce tronu. Dla Jezusa jest przeznaczone tron. Oddaj mu dzisiaj właściwe miejsce w swoim życiu. Oddaj mu właściwe miejsce. A zobaczysz, jak rzeczy będą się w twoim życiu zmieniały. Kiedy mu dajesz marne miejsce, to i marnie wygląda twoje życie, choć wzywasz codziennie Jego imienia. Ale kiedy mu dasz właściwe miejsce w swoim życiu, kiedy oddasz mu właściwie tron, kiedy oddasz mu panowanie, kiedy oddasz mu ster twojego życia, to zobaczysz, co on uczyni. On wtedy przemieni twoje życie. Wtedy zobaczysz, co to znaczy być głową, a nie ogonem. Żebyś realnie był głową w swoim życiu. Oddaj tron Jezusowi. To zwycięski Pan, to zwycięski Król. Dla Niego przeznaczone jest tylko zwycięstwo.
pozdrowimy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w tym kraju. Ogłaszamy, że wszelka władza od Ciebie pochodzi, jest nam ku dobremu. Ustanawiamy, że władza w tym kraju jest ku dobremu Twojemu Kościołowi. Ojcze, w imieniu Jezusa modlimy się o ten kraj. Dziękujemy Ci za robotników, które są wysłani w tym kraju, aby głosić Twoje słowo, aby uwalniać swoją moc. Dziękujemy Ci za to, że ludzie przyjmują jeden po drugim Twoje słowo i rodzą się na nowo z Twojego Świętego Ducha. Zrywamy teraz zasłony z umysłu wszystkich ludzi w tym kraju, którzy zostali zaciemnieni przez działania diabelskie. Ojcze, w imieniu Jezusa przeklinamy wszelką religijność nad Polską. Wszelki humanizm przeklinamy. Przeklinamy wszelkie układy wewnątrzkościelne, które są układami poza niebem. Ojcze, w imieniu Jezusa przeklinamy wszelką ekumenię. Ojcze, przeklinamy wszelką politykę w Kościołach. W imieniu Jezusa ogłaszamy rozwój Twojego Kościoła w tym kraju. Rozwój apostolskiego Kościoła, silnego i potężnego. Masz ją podpisać w ciągu najbliższych dni.
Chciałbym, żebyś zbadał jeszcze raz dokładnie zarówno treść tej umowy, jak i intencje Twoje związane z tym, co chcesz zrobić. Przyjrzyj się temu jeszcze raz. Ojcze, ja modlę się teraz o namaszczenie do rozeznania tego zjawiska. Niech ten człowiek, czy ci ludzie, Ojcze, dostrzegą te rzeczy w tej umowie, czy też w swoich intencjach, które stoją w sprzeczności z ich wiarą lub sumieniem, Ojcze. Niech teraz to będzie jasne dla nich w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, że teraz zasłony z umysłów są ściągane i oni to widzą. Akurę tyle te ciele, jeżeli musiałbyś, jeśli zobaczyłbyś, że coś jest nie w porządku, nie podpisałbyś tej umowy, nie martw się tym. To nie martw się tym. To znaczy, że rozeznanie było prawidłowe. I przyjdzie rzecz lepsza w to miejsce. Kto ma proroctwo albo objawienie od Boga, kto chciałby się tym podzielić, może masz wykład języków, chcesz czymś się podzielić z ludźmi, przyjdź, weź mikrofon i się podziel. Jeżeli masz coś z nieba, przyjdź i powiedz to, to jest ważna rzecz. Może to jest objawienie, może to jest słowo prorocze, może to słowo wiedzy. Nie hamuj tego. Mów o takich rzeczach. Nie patrz, czy się pomylisz, czy się nie pomylisz. Kościół cię osądzi. Lepiej, żeby Kościół cię sądził, niż ma cię diabeł sądzić. Przyjdź i mów. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie, my czcimy Ciebie, za to, że jesteś wielki i potężny Bogiem, za to, że jesteś dobrym Ojcem. Alleluja. Może jest ktoś dzisiaj, kto jeszcze nie oddał życia Jezusowi. Jeżeli nie narodziłeś się z Bożego Ducha, chciałbym, żebyś przed Tobie oddał Mu swoje życie. Możesz to łatwo sprawdzić. Jeżeli nie masz pewności, czy po śmierci pójdziesz do nieba, no to ja też nie mam pewności, gdzie Ty pójdziesz po śmierci. Święty Jan powiedział tak: napisałem Wam to, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A więc jeżeli Ty nie wiesz, czy Ty masz żywot wieczny, to może go nie masz. Może nie oddałeś mu swojego życia. Może jesteś religijnym człowiekiem jedynie. Chodzisz do kościoła od małego. W tym kraju 99% ludzi chodzi do kościoła od małego. Ale tylko niecały procent poznało Jezusa. Taką mamy sytuację w naszym kraju. Więc może nie oddałeś mu swojego życia. Przyjdź teraz. Pomodlę się z Tobą. Zaufaj Mu. Pamiętaj, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy. Że wstał z martwych w ciele. I każdy, kto uwierzy w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa za Jego grzechy i uwierzy w zmartwychwstanie i uzna, że Jezus jest Jego Panem, pójdzie do nieba. Nie ma tu żadnych pośredników, nie ma tu żadnych elementów z tego świata. Czysta wiara w niezasłużoną ofiarę Jezusa. A więc jeśli nie masz pewności zbawienia, przyjdź do mnie i oddaj mu swoje życie. Zaufaj mu. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Za to, że jesteś Bogiem każdego z nas tutaj. Kłaniamy się Tobie i czcimy Cię. Dziękujemy Ci za to, co dla nas robisz i co dalej będziesz robił. Dziękujemy Ci za
każdy moment, każde dotknięcie. I przyjmujemy od Ciebie rzeczy, rzeczy z nieba. Wyższamy Cię.